Radio TKSZM Eurokoncita, Barbie Wejdy, Landstrumek. Że muszą dbać o swoją godność, o swoją kobiecość. Płodność jest częścią tego, kim są. I pan jako ojciec, jako mąż wie doskonale i wiedzą o tym słuchacze, że warunkiem prawdziwej miłości jest respekt mężczyzny dla płodności kobiety. Jeżeli mężczyzna mówi do kobiety, kocham cię, ale pod warunkiem, że wyłączysz własną płodność, bo ja nie chcę mieć dzieci z tobą, to każda trzeźwo myśląca kobieta powinien jej się włączyć w tym momencie czerwony sygnał alarmowy, że to nie jest ten mężczyzna i powinna trzymać się od niego jak najdalej, to jest możliwe. Detoksykacja umysłu. Bardzo dziękuję za to dopowiedzenie. W internecie pan Janusz pisze, 2 razy w tygodniu powinna być taka audycja na temat miłości i małżeństwa. No tak, zapraszamy państwa do kontaktu z nami telefonicznego dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku na stronie Audycja dla Małżonków i Rodziców. Zapraszamy. Przestań. Nie. To jest spotkanie wybitne. I nawet zobaczyłem, że jest bardzo dużo tych moich autoportretów się tam znajduje. I pomyślałem sobie, że w sumie to też jest jakiś taki bardzo szczery. No bo jeżeli chcę opowiedzieć o aktorstwie, chcę opowiedzieć o teatrze, chcę opowiedzieć o procesie budowania roli, to nie mogę... To najszczersze, co mogę zrobić, to opowiedzieć to poprzez siebie. W jakim sensie ja sobie to nazywam jako długoterminowy autoportret swój, no bo gdzieś ta książka się tym staje w jakimś sensie. Oj. Bardzo to jest ciekawe pytanie, które mi zadałaś, bo teraz skończyłem swój nowy projekt fotograficzny, który też właściwie jest o mnie i... A czy jest o teatrze też? Nie, absolutnie nie. Tak, i też rzeczywiście jest tam wiele autoportretów. Może to jest po prostu mój sposób opowiadania historii. Na szczęście to nie są autoportrety takie bardzo realistyczne. Wydaje mi się, że na to mógłby nawet w nawiązaniu nie rozpoznać tutaj. Nie jest to jakieś nachalne. Zachęcamy państwa, bo to jest album, zdaje się, rzadki, ale wydany przez Instytut Teatralny, być może jeszcze do dostania. Ja myślałam o pytaniach, które będę ci zadawała. Jedno z nich dotyczyło właśnie czy Tomek Tyndyk to jest artysta, fotograf, który będzie szedł tylko w stronę fotografii teatralnej. Czy on widzi też inne wrażliwości swoje, które może pokazać gdzieś w innych światach, nie tylko teatralnych? Absolutnie, nie tylko w kierunku fotografii teatralnej. To się tak wydarzyło po prostu, bo tak jak powiedziałem, chciałem dotknąć czegoś, co jest bardzo blisko mnie, od tego zacząć, jakby od takiej naprawdę materii, którą ja czuję, wydaje mi się. Ale nie, ja po prostu chcę być fotografem i chcę dotykać różnych tematów, więc to był jakiś taki pierwszy album tak. Związany z bliskością tego twojego drugiego zawodu, czy też pierwszego zawodu, co zobaczymy, jak się spotkamy za 10 lat. No wtedy właśnie, wtedy będę wiedział. To prawda, umawiamy się już, proszę państwa, na tę rozmowę, ale jeszcze te zdjęcia, skąd w ogóle
ten pomysł się pojawił? Czy on był związany z tym, że ty dużo oglądałeś fotografii i pomyślałeś... W ogóle fotografia, w ogóle fotografia, skąd się wzięła w moim życiu? Tak. Absolutnie nie oglądałem fotografii, niestety, bo teraz stwierdzam, kiedy zacząłem to robić. Można się przyznać, pierwszy album wydany, więc... Absolutnie nie oglądałem fotografii i nie znosiłem być fotografowanym. Więc mam bardzo taki długi okres mojego życia, gdzie z którego mam bardzo niewiele zdjęć. Przepraszam, że nie będę miał żadnej wspaniałej anegdoty na ten temat, dlaczego zacząłem robić zdjęcia. To się wydarzyło bardzo banalnie, po prostu komórką. Po prostu zacząłem sobie robić zdjęcia komórką. I słuchacz teraz jest w tym samym miejscu. Oczywiście. To absolutnie normalne. I nagle tak jakoś, nie wiem, odczułem, że to mi daje taki upust jakby w wyrażaniu siebie, w wyrażaniu tego, czuję, tego co czuję. Wtedy zacząłem dopiero rozumieć, czym w ogóle są zdjęcia. Wcześniej traktowałem je jako po prostu obrazki, które, na które patrzę, tak? Nie interpretowałem tego, Lub narzędzie pracy, jesteś aktorem w końcu. Tak, tak, nie interpretowałem tego, nie próbowałem tego odczuć, ani jakoś zrozumieć. I kiedy poczułem i zobaczyłem jakieś swoje pierwsze zdjęcie, które mnie zaintrygowało, że pomyślałem sobie, jejku, jak ten obraz wiele mówi o mnie w danym momencie. To się stało pewnego rodzaju moją obsesją. Zacząłem tych zdjęć bardzo dużo robić, bardzo dużo. Oczywiście wtedy się zaczęły pojawiać aparaty, najpierw cyfrowe, jakieś głuptaki, później lepsze, coraz lepsze, analogi, próby wszystkiego ciemnia możliwego. Być może. Były takie pierwsze próby, ale ja sam nie zajmuję się tym, no bo jak wiadomo, już żyjemy w takich czasach, że są ludzie, którzy to świetnie robią za nas, wywołują i tak dalej, ale... I naprawdę to się stało jakimś moim takim obsesyjnym szukaniem, czy ja w ogóle w tej fotografii, po pierwsze samo to, że robiłem jakiś postęp, który sam widziałem robiąc te zdjęcia, a później no ten problem, czy ja się będę potrafił w tym wyrazić, czy jest to jakaś dla mnie nowa droga, żeby upuszczać swoje emocje, upuszczać swoje myśli na temat świata. I wtedy pokazałem zdjęcia przyjaciółce moje, jakieś kilka, które miałem, i ona powiedziała, czy bym nie chciał zdawać na studia fotograficzne, bo ona studiuje i te zdjęcia są świetne, uważa, że powinienem w to zainwestować. Zdziwiłem się, ale miałem 40 lat i sobie pomyślałem, że może czas zafundować sobie taką drugą młodość, jeszcze raz pójść na studia, i złożyłem teczkę, dostałem się No i tak to jakoś popłynęło już później. Ta szkoła fotograficzna w Opawie. Tak, tak, słynna, tak. W środowisku fotograficznym. Powiedziałeś o tym telefonie, o robieniu zdjęć telefonem. Tak. Powiedziałeś o tym, że robiłeś wiele zdjęć. Ten album zawiera wiele zdjęć. Ja ich nie liczyłam. Jest ich sporo. Często jest tak, że fotograf potrzebuje kilkunastu zaledwie zdjęć. Czasem tak, są wystawy kilku zdjęć, kiedy można wyrazić siebie. Tak. Ty potrzebujesz przestrzeni fotograficznej, potrzebujesz trochę. To nie jest zarzut, bo każdy ma. Mi się wydaje, że to zależy od projektu, który pokazywania. Robię. Pokazywania. Mi się wydaje, że to ma ogromny wpływ na to. Projekt teatralny, czułem, że to musi być naprawdę dużo zdjęć. To znaczy przez to, żeby czuć, jakby odbiorca mógł poczuć intensywność tej sytuacji. Dlatego czułem, że musi być jednak zarzucony jakąś ilością obrazów konkretną. W nowym projekcie, który robię, jest tych zdjęć pięciokrotnie mniej. Jakby być może to jest też jakiś mój rozwój, tak? Że im więcej robię, tym potrafię więcej zawrzeć w jednym kadrze, tak? Niż w 15. Są różne szkoły. Być może tak jest, a być może po prostu każdy temat ma swoje inne wymagania, prawda? Inne środki wyrazu, tak. I niektóre rzeczy lepiej opowiedzieć obszerniej, a niektóre właśnie bardzo syntetyzować do jakiejś takiej prostej czy małej formy. Więc myślę, że to od tematu bardzo zależy jednak. Zapytam też o kolor. Ważny w fotografii. Kolor lub jego brak, to znaczy czerni-biel. Ciemność, jasność. Te zdjęcia z pierwszego twojego albumu, Tomek Tyndyk, Teatr, są czarno-białe. Tak. Czy ty widziałeś teatr w czerni i bieli właśnie wtedy? Na pewno widziałem w czerni i bieli, ale również były nie tylko z tych powodów. Ważną rzeczą dla mnie było
walka, ponieważ ja te zdjęcia robiłem w bardzo różnych miejscach. Myśmy jeździli po całym świecie, grali te spektakle. Ja nigdy nie wiedziałem, gdzie wylądujemy, jak będzie wyglądała przestrzeń, czy mi to będzie pasowało do całej formy tego cyklu. I zdecydowałem się na Czerniebiel, po pierwsze, bo mi ułatwiła ujednolicenie jakby tych fotografii. To znaczy, ja się nie musiałem, a to jest jak wiadomo cykl dokumentalny, więc ja nie musiałem się bić z kolorem, tak? Jakby szukać podobnych sytuacji, żeby to jakoś ze sobą grało. Więc Czerniebiel mi pomagała w tym, a poza tym dawała tę dawkę mroku, o którą mi jakby bardzo chodziło w tym cyklu. O tę dawkę, jakby zabierała nas w taki bardzo, w jakimś sensie archaiczny świat, choć nie do końca, i dawała mi właśnie jakąś taką kontrastowość tych sytuacji, taką, ponieważ sytuacje teatralne są bardzo przerysowane, właśnie one same w sobie są kontrastowe i ta Czerniebiel tylko to podkreślała. Co ci sprawia radość w fotografii? Czy możesz już tak to powiedzieć? Co jest dla ciebie ważne? Nie pytam nawet, czego się nauczyłeś, bo trochę nam powiedziałeś w audycji, czego się nauczyłeś dzięki fotografii, czego fotografia nauczyła ciebie, ale co ci sprawia radość? Czy jak widzisz ten album w ręku, to tak? Czy jak widzisz swoje zdjęcia opublikowane, czy... Nie, największą radość mi sprawia, jeśli komuś pokazuję swoje fotografie i ktoś ma coś więcej mi do powiedzenia niż tylko fajne, niefajne. Czyli jeżeli ta moja fotografia coś uruchamia, wtedy kiedy... I wtedy czuję przez moment tak... coś takiego, jakbym... nareszcie był zrozumiany. Ja wiem, że może to górnolotnie jakoś bardzo brzmi, ale chodzi mi o to, że po prostu poruszać drugiego człowieka. Chyba to jest coś, co jest dla mnie najistotniejsze w fotografii, czego ja sam, oglądając zdjęcia, wystawy, czy książki, czy albumy fotograficzne, poszukuję. To znaczy, czegoś, co mnie poruszy. I to absolutnie nie chodzi o wymiar estetyczny, tylko i wyłącznie, tylko coś, co uruchomi również moją głowę, moją emocję. Opowiadasz samego siebie, tak naprawdę, więc rozumiem, że jeżeli ktoś powie fajne, to dla Tomka Tyndyka trochę mało. No tak. Ograniczenie jednym słowem. Proszę Państwa, czas biegnie nieubłaganie. Ja się zawsze dziwię w tej audycji, że dopiero zaczęliśmy, a już kończymy. Niestety. I tym razem tak jest właśnie. Tomasz Tyndyk był naszym gościem. Album nazywa się Tomek Tyndyk Teatr, ale mogą Państwo zobaczyć te zdjęcia w różnych miejscach, na różnych wystawach. Bardzo zapraszamy być uważnymi i zerkać, szukać Tomka Tyndyka. Równocześnie zapowiedział nam kolejny projekt, o który ja przez grzeczność jeszcze nie zapytałam, bo umawiamy się na kolejną audycję. Proszę Państwa, to była Głębia Ostrości, Iga Niewiadomska i dziękuję bardzo. Tomasz Tyndyk. Dziękujemy. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem, po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan. Ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Tu Polskie Radio 24, minęła 22.30, czas na informacje dnia. Paweł Zieliński, zapraszam. Adam Nawałka jest zadowolony z wygranego meczu towarzyskiego z Litwą, ale ma nadzieję, że forma polskich piłkarzy na mundialu w Rosji będzie jeszcze lepsza. Plan motoryczny był konkretny i został wykonany, mówił selekcjoner po wieczornym sparingu na Stadionie Narodowym. Był to ostatni sprawdzian naszych piłkarzy przed mistrzostwami w Rosji. Polska reprezentacja jutro wyleci do Soczi. Pytania o uchwalenie nowej konstytucji, zagwarantowanie wprowadzenia nienaruszalności praw nabytych, takich jak 500+, oraz zagwarantowanie członkostwa Polski w Unii Europejskiej są m.in. wśród propozycji dotyczących referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w konstytucji. 15 propozycji przedstawił minister Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta, a zrobił to w obecności Andrzeja Dudy. Ja osobiście do tej pory uważałem, że tych pytań nie powinno być więcej niż 10. W referendum. Na dziś ten projekt pytań obejmuje 15 pytań, ale ja doszedłem do wniosku, że jestem gotów się zgodzić na to, żeby 15 pytań zostało zaprezentowanych, dlatego że ja właśnie chcę, żeby Rada
ten problem przedyskutowała. Mamy jeszcze czas. O propozycjach pytań referendalnych dyskutowali w Pałacu Prezydenckim członkowie Narodowej Rady Rozwoju. Prezydent proponuje, aby referendum odbyło się 10 i 11 listopada. Szef polskiej dyplomacji uważa, że spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych z przywódcą Korei Północnej daje nadzieję na przywrócenie pokoju na Półwyspie Koreańskim. Donald Trump rozmawiał z Kim Jong-unem w Singapurze. Było to pierwsze w historii spotkanie przywódców USA i komunistycznej Korei. Dobrze, że doszło do rozmowy, mówi minister Jacek Czaputowicz. Kwestia działań Korei Północnej to jedno z głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego we współczesnym świecie. Ustalono prowadzenie dalszych działań mających na celu właśnie zapewnienie bezpieczeństwa poprzez ograniczenie broni nuklearnej w Korei Północnej, no i też jaka się perspektywa pokoju na Półwyspie Koreańskim. Stany Zjednoczone zawieszają wspólne manewry wojskowe z Koreą Południową. Jak zastrzegł prezydent Trump, na razie nie ma mowy o wycofaniu amerykańskich wojsk z Półwyspu Koreańskiego. Francuska policja uwolniła dwóch zakładników, których napastnik przetrzymywał przez kilka godzin w firmie w centrum Paryża. Mężczyzna domagał się, by umożliwiono mu kontakt z ambasadą Iranu. Po 4 godzinach specjalne jednostki policji przypuściły atak i uwolniły przetrzymywane osoby. Według pierwszych ustaleń śledczych napastnik jest niezrównoważony, a motywy jego działania pozostają niejasne. Tożsamości i narodowości napastnika nie ujawniono. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarach 22:32 nasi grupowi rywale Japończycy pokonali dziś Paragwaj 4-2, a my pokazaliśmy prawdziwą moc. Ograliśmy Litwinów 4-0 i o tym już teraz w kronice sportowej. I w piłce nożnej. Kronika sportowa. Cezary Gurjew, dobry wieczór. Polska spotkała się w Warszawie z Litwą w towarzyskim meczu piłkarskim. To spotkanie dla Państwa transmitowaliśmy, a naszymi sprawozdawcami byli Andrzej Janisz i Filip Jastrzębski. To było miłe i efektowne pożegnanie. 4 gole, każdy inny VAR naszym sprzymierzeńcem. Sprawdzonych 17 piłkarzy, rezultat imponujący, ale nie przywiązujmy się zbytnio do niego. W Rosji czekają nas wyzwania daleko trudniejsze. 2 gole strzelił Robert Lewandowski, który jak na kapitana przystało, dał sygnał wykorzystując rajd Dawida Kownackiego i precyzyjne podanie Macieja Rebusa. Mogłem uderzać, bo był moment, że z góry mogłem tą piłkę spróbować uderzyć, ale słyszałem, że Robert mi krzyknął i bez wahania zmieniłem decyzję i fajna akcja wyszła. Rzut wolny w wykonaniu Lewandowskiego to maestria chirurgicznej precyzji. Piłka odbiła się od poprzeczki i przekroczyła linię bramkową, lecz holenderski sędzia Kevin Blom tego nie zauważył. Pomógł dopiero system wideoweryfikacji i prowadziliśmy już 2-0. A ten gol był pierwszy w historii polskiej piłki, gdy pomógł VAR. To jest takie uczucie, że jednak człowiek chce więcej i też to motywuje go do tego, żeby dalej próbować strzelać, dalej iść do przodu, nie zatrzymywać się i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Też wszystko robię pod to. Cieszę się, że też niezależnie od tego, czy to jest mecz towarzyski, czy o punkty, to na pewno te bramki zawsze będę czuł ten głód i będę miał chęć na strzelanie, więc jeśli będzie sytuacja wojskowa pozwalała na to, to na pewno zrobię wszystko, aby tak dalej było. Dobra gierka, może nie treningowa, no bo wiadomo, mecz oficjalny to mecz oficjalny, ale tutaj myślę, że parę rzeczy poprawiliśmy, jeśli chodzi o nas, ustawienie przede wszystkim, nasze poruszanie się bez piłki, więc pod tym względem na pewno jest plus, ale z drugiej strony no, ten wynik tak naprawdę nie ma większego znaczenia dla nas. Litwa nie przeciwstawiła się tak za bardzo i nawet chodzi o aspekt fizyczny, kształt piłkarski tutaj naprawdę. No, u nas na treningu czasami jest ciężej strzelić bramkę, więc no, ja bym nie wyciągał za pochopnych wniosków po tym meczu, ale na pewno to było dobre przetarcie dla nas, łapanie pewności siebie, może tej takiej czasami lekkości, której wcześniej brakowało, więc pod tym względem myślę, że parę rzeczy na pewno się przydadzą. Druga połowa wcale nie była słabsza od pierwszej, choć mniej intensywna. Przy golu Grzegorza Krychowiaka VAR był przeciwko nam, ale pomógł sędziemu podyktować karnego, którego wykorzystał Jakub Łaszczykowski, strzelając swojego 20. gola w reprezentacji. On ma miejsce w składzie. Jego przyjaciel Łukasz Fabiański jeszcze nie. Tak to przedstawia sytuację trener, że ta rywalizacja jakby cały czas trwa. Nie wiem, kiedy jakby zostanie nam ogłoszona ta decyzja, ale wiadomo, że to są mecze, tym bardziej to jest mecz
międzypaństwowy, tak? Gdzie się reprezentuje kraj, tak? Więc nie można sobie pozwolić na jakieś takie momenty słabsze, jeżeli chce się walczyć o bycie numerem jeden w bramce. Czy takie mecze dla bramkarza rzeczywiście są nudne? Nie, mecz reprezentacji nigdy nie jest nudny, nie zależy od tego, czy się ma się dużo roboty, czy ma się mało roboty. Ten marzełek na pierwszy jest zobowiązaniem do tego, żeby cały czas być skoncentrowanym i należycie wykonywać swoją robotę. Wcześniej do bramki Litwinów trafił Dawid Kownacki, finalizując kombinacyjną akcję Arkadiusza Milika, Łukasza Teodorczyka i przede wszystkim Bartosza Bereszyńskiego. Rzeczywiście troszeczkę się zmienia i troszeczkę trzeba być na to przygotowanym, natomiast trener wielokrotnie o tym wspominał i my tak się też czujemy, przyjeżdżając na reprezentację, grając. Akurat ja gram w takich ligach, jakim jest Liga Włoska, czyli Liga Taktyczna. Każdy z nas tutaj z reprezentantów jest bardzo świadomy taktycznie i my przyjeżdżamy, można powiedzieć, gotowi na różne warianty i czasami bardzo łatwo nam się przedstawiać ze względu na to, że w klubach duży nacisk na tą taktykę. Natomiast rzeczywiście no nie jest to też takie hop-siup, jak to się mówi, że z trójki na czwórkę to też trzeba trenować. Kilka spotkań zagraliśmy, kilka treningów odbyliśmy i myślę, że to też jest duży plus naszego zespołu, że możemy zaskoczyć przeciwnika i tak do końca myślę, że nikt nie wie, jak zagrano. Wygrany mecz zawsze cieszy. Skuteczność czy również i brak kontuzji, bo to najważniejsze. I jeszcze powrót Kamila Glika, który jutro wsiądzie do samolotu razem z kolegami. Wieczorem już pierwszy trening w Soczi. A towarzysko grali dziś także grupowi rywale Polaków, Japończycy, którzy w Innsbrucku pokonali Paragwaj 4-2. Za chwilę wrócimy do piłki nożnej, a teraz przenosimy się do Wałbrzycha. Tam mecz Ligi Narodów. Polskie siatkarki grają z Japonkami, a mecz obserwuje Rafał Bała. Witam serdecznie z Wałbrzycha, z hali wypełnionej dwoma tysiącami kibiców. Zapowiadało się na łatwe zwycięstwo Polek 3-1. Co prawda pierwszy set przegrany do 18, drugi wygrany do 15, trzeci do 16 i wysokie prowadzenie w czwartej partii, ale dopiero od połowy tej partii zaczęło się prawdziwe granie. Japonki się rozruszały. Japonki no, już zaczęły blokować. Nawet Malwinę Smarzek, która ma do tej pory prawie 30 punktów. Ona najlepiej punktującą zawodniczką całej Ligi Narodów jest, ale Polki musiały uznać wyższe Japonek w czwartej partii do 21. No i trwa tiebreak. Biało-czerwone prowadzą 5-4, ale tutaj nie ma zdecydowanej faworytki. 13 mecz Ligi Narodów dla reprezentacji Polski. No i kibice tutaj wszyscy zgromadzeni w Wałbrzychu liczą na 7 zwycięstwo, ale na to musimy poczekać jeszcze kilka minut. Niebawem wrócimy do Wałbrzycha. Zgodnie z opowiedzią ponownie o piłce nożnej. Andrzej Janisz i trener Jerzy Engel w naszych audycjach prezentują grupę Mistrzostw Świata. Dziś grupa F. Obrońcy tytułu Mistrza Świata Niemcy grają w grupie F. Rywali nie mają najtrudniejszych, ale też nie ma tam żadnej drużyny zaliczanej do słabeuszy, bo oprócz Niemców to Meksyk, Szwecja i Korea Południowa. Meksyk oglądaliśmy niedawno w starciu z naszym zespołem. Wypadli nieźle. Wypadli nieźle, ale to nie jest zespół, który wypadając nieźle wtedy na naszym tle, może wypaść nieźle na mistrzostwach świata, szczególnie w takiej grupie. To jest dwóch zdecydowanych faworytów. No Niemcy zawsze są faworytami każdej imprezy, w której startują, natomiast Szwedzi na pewno są solidniejsi i od Meksyku, i od Korei Południowej. To teraz popatrzmy na Niemców. I sytuacja jest, wydaje mi się, bez precedensu. 4 lata temu, finał Mistrzostw Świata, 0-0 w zasadniczym czasie, jest dogrywka i w tej dogrywce skrzydłowy André Schürrle podaje do Mario Götze, ten strzela gola dającego Niemcom upragnione Mistrzostwo Świata, zwycięstwo, złote medale, a teraz Joachim Löw ogłasza szeroką kadrę na Mistrzostwa Świata i już w tej szerokiej kadrze nie było ani jednego, ani drugiego. To chyba mało kto może sobie na to pozwolić. Mało kto, ale Niemcy mogą z tego względu, że mają bardzo szerokie, świetne szkolenie we wszystkich rocznikach. Nie widzieliśmy, jak sprawdzał sobie Lew drugą reprezentację. Widzieliśmy, jak sprawdzał sobie młodzież, która grała w Polsce i grała znakomicie w Under 21. A więc Niemcy mogą wystawić 2-3 reprezentacje podobne. Dlatego Götze, który no, nie błyszczy w tej chwili na boiskach. Choroba. Tak. No, nie znalazł się w tej kadrze. Dla mnie ja mam wielki szacunek dla tego piłkarza za inny czas jego kariery, kiedy razem grał z Lewandowskim w Dortmundzie i kiedy był tym zawodnikiem, który dogrywał fantastyczne podania Lewandowskiemu. I za to mam do niego wielki szacunek, bo on właściwie bardzo mocno pomógł Lewandowskiemu, ażeby stać się Lewandowskim. Stąd no, szkoda mi, że go nie ma w tej kadrze, ale takie życie. Piłka nożna nie lubi próżni, a więc już są lepsi od niego i na nich będzie stawiał Lew. Czy Niemcy mogą zdobyć Mistrzostwo Świata bez Manuela Neuera? Będzie to trudne, bo
bo Neuer był absolutnie gwiazdą tego zespołu. Zawodnikiem, który w tej swojej formacji na bramce był gwiazdą światowego formatu. On chyba nawet zrewolucjonizował zupełnie grę w bramce. Tak, on stał się zawodnikiem rozgrywającym w bramce, czego przedtem nie widzieliśmy, dlatego Niemcy mogli uwolnić kolejnych zawodników z formacji obrony i włączać ich do akcji ofensywnych. To było absolutne nowum. Ryzykowne. Starali się naśladować go inni i niestety nie potrafili tego zrobić, ale mówimy tu o zawodniku nieduzinkowym. Mówimy o piłkarzu, który i w szatni, i na boisku był zdecydowanym liderem i postacią tego zespołu. Szwecja bez Zlatana Ibrahimowicza i bez choćby jednego zawodnika z rodzimej ligi, podobnie jak Islandia zresztą, ale to twój mocny, taki pewny faworyt na drugie miejsce. Tak, bo to są solidni piłkarze, to jest solidny zespół. Ja od lat obserwuję też młodzież szwedzką. Te zespoły młodzieżowe szwedzkie zawsze pokazują nam plejadę fajnych piłkarzy, ale podobnych. To są piłkarze podobnej klasy, bez wielkich specjalnie gwiazd, natomiast grający zespołowo bardzo dobrze. Dlatego myślę, że ta zespołowość zwycięży tutaj i zajmą spokojnie drugie miejsce za Niemcami. Koreańczyków skreślamy. Ja ich skreślam od razu. Zwłaszcza po 2002 roku. Nie dziwię się Jerzemu Engelowi. Jutro w Kronice Sportowej zaprezentujemy aż dwie grupy ostatnie, G i H. Na Stadionie Narodowym dziś piłkarska reprezentacja Polski wygrała z Litwą 4-0, ale także na tym wspaniałym obiekcie otwarto Aleję Gwiazd. Na liczącej kilometr promenadzie w pobliżu pomnika Kazimierza Górskiego wmurowano 8 tablic z brązu z odciskami stóp lub dłoni piłkarzy, którzy zapisali się w historii polskiej piłki nożnej. Wyróżniono Zbigniewa Bońka, Grzegorza Lato, Jana Tomaszewskiego, Władysława Żmudę, Gerarda Ślika, Kazimierza Tejne, Włodzimierza Spolarka i Włodzimierza Lopańskiego, na spotkanie, z którym zaprasza Filip Jastrzębski. Jest pan dobrej myśli przed mistrzostwami? Dobrze to wygląda? Znaczy ja oglądałem ostatni mecz reprezentacji kraju i widzę, że jest postęp, jeżeli chodzi o przygotowanie poszczególnych zawodników, a to jest bardzo ważne. Widać, że nabierają takiej świeżości, chęci gry. Na pewno im dobrze zrobiło to zgrupowanie wspólne, które raz te regeneracyjne nad morzem, a teraz to Kwarłamowie, gdzie oni po prostu się przygotowują do Mistrzostw Świata. Widać, że jest progres, jest postęp w grze zespołu i myślę, że zdążą z przygotowaniem na odpowiedni moment. W rankingu FIFA reprezentacja Polski zajmuje 8 miejsce, ale wielu ekspertów twierdzi, że ta pozycja jest trochę na wyrost i sami piłkarze uważają, że nie są 8 potęgą świata. Patrząc na poszczególne pozycje w naszej reprezentacji, twierdzi pan, że naprawdę jest to zespół, który stać być może nawet na medal. No to jest życzenie, żeby powiedzieć, że gra o medal. No, ja powiem tak, że jest wiele zespołów w świecie w tej chwili, które są teoretycznie lepszymi zespołami aniżeli my i to tego nie wolno nie widzieć, no bo tak jest, no są silniejsze od nas zespoły. Natomiast Mistrzostwa Świata to jest taka impreza, w której zdarzają się niespodzianki. I jeżeli dzisiaj reprezentacja Polski jest na 8 miejscu w świecie, to oczekiwania wobec niej są też bardzo wysokie, prawda? Nie ukrywajmy, że tutaj w grupie eliminacyjnej wszyscy mówią, okej, Polska jest faworytem. Ale tak nie jest, bo te inne zespoły są moim zdaniem na tym samym poziomie sportowym, co my. I wszystko będzie zależało od tego, jak mecz się ułoży, jaki będzie przebieg meczu. I jak zwykle w takich imprezach, no troszeczkę szczęścia trzeba mieć. Od będziemy mieć się strzelić bramkę, wygrać jakiś pojedynek, który teoretycznie wydawałoby się, że nie jest do wygrania. Więc te elementy będą odgrywały ważną rolę. Natomiast sam fakt w tej chwili postępu w przygotowaniu do widać, że zawodnicy łapią formę. Wracając na chwilę jeszcze do przeszłości. Wielu komentatorów, ekspertów twierdzi, że w 1978 roku to była najlepsza w historii reprezentacja Polski. Pan był jej członkiem. Rzeczywiście ma pan takie wrażenie, że lepszej kadry nigdy nie było? To trudno powiedzieć, bo trudno porównywać generacje, czy taka, czy inna generacja była lepsza. To jest bardzo trudne. Natomiast teoretycznie wydawało się, że po doświadczeniach z 1974 roku, gdzie zespół Polski rzeczywiście sprawił niezwykłą niespodziankę, jeżeli chodzi o piłkarstwo światowe, zdobywając medal, pokonując przecież o medal drużynę Brazylii, która była uważana za faworyta mistrzostw świata, to było coś wspaniałego, to było coś, co będzie trudne do powtórzenia, bo nie ukrywajmy, że w takiej imprezie jak Mistrzostwa Świata zdobyć medal to jest rzeczywiście wielki sukces. To nie jest już sukces. To jest wielki sukces i ja życzyłbym tylko naszemu zespołowi, żeby po prostu te Mistrzostwa Świata rozegrali jak najlepiej, bo
można czasami przegrać z zespołem lepszym, prawda? Ale trzeba się przygotować na to, że na tych mistrzostwach świata na pewno nie jesteśmy faworytem. Oczekiwania wobec tego zespołu są bardzo duże, ale musimy być realistami. Jeżeli sprawią niespodziankę, tym większa radość. Odliczamy do mundialu już tylko kilkanaście godzin. Prezentujemy stadiony Mistrzostw Świata. W naszej wędrówce po miastach, organizatorach mundialu nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski zabiera nas teraz do stolicy Rosji. W naszej wędrówce po miastach, w których rozgrywane będą mecze piłkarskich Mistrzostw Świata, dotarliśmy do Moskwy. To tutaj, na stadionie Spartaka, już 19 czerwca, reprezentacja Polski zagra swój pierwszy mecz na mundialu. Naszymi rywalami będą Senegalczycy. O Moskwie można by długo opowiadać. Samo miasto liczy 12,5 miliona mieszkańców, a cała aglomeracja ponad 22 miliony. Moloch, który bez przerwy jest zakorkowany, ale potrafi zaskoczyć gościnnością, propozycjami rozrywek i urokliwymi miejscami do zwiedzania. Place, cerkwie, parki, muzea, galerie, teatry i oczywiście Plac Czerwony ze zlokalizowanym na wzgórzu Borowickim Kremlem. Moskwa jest także miastem, w którym wielkim szacunkiem darzona jest polska kultura, zwłaszcza literatura i film, a wielu młodych ludzi, idąc za głosem miłości, uczy się języka polskiego. Ja studiuję język polski, mam polski krajownik. Polskie kino to też bardzo ciekawe. To aktorzy mają talenty. No ja sam uczę się język polski, bo nie mam nauczyciela, ale bardzo lubię język polski. I jeszcze Ewelina Dobrolubowa, szefowa moskiewskich wolontariuszy, przypomina, że wśród osób, które pomagać będą kibicom, są także takie, które władają językiem polskim. Na ruskim? W języku rosyjskim oczywiście, po angielsku mówią wszyscy wolontariusze, a niektórzy posługują się także innymi językami, na przykład hiszpańskim, niemieckim, włoskim, chińskim i są również wolontariusze mówiący po polsku. Jest wolontariusze, które mówią na polsku. Stadion Spartaka, na którym Polacy zagrają mecz z Senegalczykami, został otwarty 4 lata temu. To jak na razie jedyny tego typu obiekt w Rosji, całkowicie sfinansowany z prywatnych funduszy przez jednego z wiceszefów zarządu klubu Spartak Moskwa. Na trybunach zasiądzie 45 tysięcy kibiców i kilkuset dziennikarzy, w tym komentatorzy i reporterzy Polskiego Radia. Oprócz Polski i Senegalu na stadionie Spartaka zagrają Argentyna z Islandią, Belgia z Tunezją i Serbia z Brazylią. Na stadionie Spartaka spotkałem zagranicznych korespondentów, tak jak ja, pracujących w Moskwie. Posłuchajmy, co mają do powiedzenia na temat szans biało-czerwonych. Fedotov Sergej, Associated Press. Senegal. Senegal pokonacie. Jeśli chodzi o Kolumbię, to futbol południowoamerykański jest silny, więc walka będzie na poważnie. Co mnie zachwyca, to fakt, że w polskiej reprezentacji, w odróżnieniu od rosyjskiej, nie ma obcokrajowców i grają tylko swoi. Życzę wam sukcesów. Na wszystkie tylko nacjonalne gracze. Życzę успехов. Kaukson, Kaukor, Islandzkie Radio, Moskwa. Ja znam, że to polski futbol dobry. Wiem, że polski futbol jest dobry i ma długą historię. Polska osiągała już znakomite rezultaty, a mnie osobiście kojarzy się jako kraj stabilny, tak więc wyjdziecie z grupy i możliwe, że będziecie mieli niezłe wyniki. Wiem, że Islandia. 30 tysięcy Polaków, że są wielkimi patriotami i sympatykami futbolu. Będziemy razem oglądać mecze mundialu. Gdy Polska nie będzie grała, będziecie nam kibicować, a gdy wy będziecie grać wspólnie, będziemy krzyczeć Polska, Polska. A kiedy Polska, nie znam Polska, Polska. A jutro ostatni stadion i zarazem pierwszy. Odwiedzimy Łużniki, gdzie już w czwartek rozegrany zostanie mecz otwarcia mundialu. To był bardzo ważny dzień dla polskich piłkarek ręcznych, ale o szczegółach Sylwia Urbana. Polskie piłkarki ręczne poznały grupowe rywalki, z którymi zagrają podczas grudniowych mistrzostw Europy we Francji. Nasze szczypiorniski trafiły do grupy A z Dunkami, Szwedkami i Serbkami. Mecze tej grupy odbędą się w Nantes. A losowanie w Paryżu ocenia trener reprezentacji Leszek Krowicki. Bez jakichś takich przesadnych emocji, bo taka mądrość księdza, która nie żyje w małżeństwie, trochę za to naprawdę, bo nierzadko łatwiej może rozmawiać nie miałem o swoich problemach, czy to ma dokładnie te same. Ale ta grupa wydaje się być grupą ciekawą, bo na pewno będzie nas motywować fakt, że udało nam się pokonać Szwecję na Mistrzostwach Świata. Serbia jest zespołem z kim rycznym, ale oczywiście dobrym.
wyszedłeś na drogę krzyżową, no, sam usiadłem na grupie młodych zawodniczych, ale na tej drodze krzyżowej się one silne dla wszystkich, no, będziemy szukać jakichś niespodzianek, bo do tego już grupy nie umiem powiedzieć, w którym rywalem będzie nam najłatwiej, ale o tym daje drogę, żebyśmy świetno wiedzieć, bo tej dalszej części sezonu składzie takim, jak sobie wyobrażamy, tam przede wszystkim, żebyśmy mieli możliwość wyboru, to zawodnicy, gdzie nie są jakieś kompromisy. Wydaje mi się, że ten plan, który mamy do miejsca, to jest ciekawy, bo my nawet w Danii będziemy grać w imieniu, także być może już tam dojdzie do konfrontacji z naszymi członkami. No teraz lecimy za parę do Japonii, ale w składzie mocno odmurzony, tylko żeby sprawdzić przydatność, dając więcej szans tym zawodnikom wchodzącym do reprezentacji. I wracam do Rafała Pały, mecz polskich siatkarek z Japonkami w Lidze Narodów. Czy to będzie ostatnia piłka? 14-13 prowadzą biało-czerwone po zagrywki. Julia Nowicka to jest 19-letnia reprezentantka Polski, młodziutka, rozgrywająca BKS-u Bielsko-Biała. No dość ryzykowna teraz decyzja trenera Jacka Nowowskiego, ale Nowicka rzeczywiście, ona nie tylko bardzo dobrze rozgrywa, ale także całkiem dobrze serwuje. Ona w polu zagrywki, Japonki skoncentrowane, przygotowane, przegrywają 13-14 w tym tajbreku. No i niestety 19-letnia Julia Nowicka psuje zagrywkę, piłka w siatce. Mamy remis 14-14, przypomnę, 21-25, Polki przegrały czwartą partię, rzeczywiście od czwartego seta zaczęło się tutaj prawdziwe granie, a teraz w tajbreku, no to mamy już wielki koncert siatkówki, bo niecodziennie zdarzają się takie akcje, takie obrony, takie niesamowite wystawy i takie dynamiczne ataki, ale przecież Japonki znane są z dominacyjnej gry. No i kolejna teraz będzie okazja Polek do rozstrzygnięcia tego meczu na swoją korzyść, bo myli się japońska rozgrywająca w polu zagrywki. No i mamy 15-14. Teraz Polska rozgrywająca, czyli Marlena Wleśniewicz, która dziś została siatkarką Chemika Police, ale to dla niej w tym momencie nie jest ważne. Ona musi dobrze zaserwować, tak też robi Japonki, rozgrywają na prawe skrzydło, ale udają nam punkt 16 w tym tajbreku i 16-14, a całe spotkanie 3-2 i biało-czerwone wygrywają po raz 7 w Lidze Narodów w tym sezonie. 13 spotkanie, a jutro mecz z Rosją, bo jutro z Dominikaną może będzie rekordowa liczba zwycięstw. Na to oczywiście czekamy. Dziś Polska, Japonia 3-2. A ponownie o sporcie jutro po 6. Sponsorem audycji był Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Sportowa. Że mamy za wielkość pomarańcza, okazało się, że Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 7 minut dzielnie od godziny 23. Czy wolność mediów w Polsce jest zagrożona? To jeden z tematów zakończonej dziś w Warszawie Międzynarodowej Konferencji Media jako Służba Publiczna. Została ona zorganizowana przez Fundację Solidarności Dziennikarskiej wraz z International Communications Forum i Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich przy wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej. Uczestniczą w niej dziennikarze m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Indii, RPA, Libanu, Ukrainy i Rosji. Przez dwa dni wraz z polskimi kolegami rozmawiali o mediach w Polsce i na świecie z jednym z panelistów dzisiejszej debaty, Wojciechem Surmaczem, prezesem Polskiej Agencji Prasowej, o stanie mediów w Polsce rozmawiała Dorota Piotrowska. Panie prezesie, pan powiedział na tej debacie z udziałem zagranicznych dziennikarzy, że jeśli chodzi o wolność mediów w Polsce, to nigdy nie było z nią tak dobrze. Czy nigdy po 89 roku? To prawda, bo tak jest. Współczesny rynek medialny, ten, który dzisiaj mamy, pozwala tak naprawdę, o czym zresztą chyba też mówił Bogusław Krabota i Jacek Czarnowski, też Świetliński, Krzysztof Skowroński. Dzisiaj mamy tak szeroką paletę mediów i prywatnych, i publicznych, że w zasadzie każdy, kto chce o dowolnych poglądach politycznych, może sobie wybrać medium, które chce oglądać, czytać, którego chce słuchać i nie ma z tym żadnego problemu, więc ja trochę, szczerze mówiąc, zaskoczony tematem samego panelu, czy wolność słowa w Polsce jest, czy wolność mediów w Polsce jest zagrożona, bo ja rozumiem taki panel w latach, nie wiem, 80., 80., 81. roku, który już trochę pamięta tamte lata, a dzisiaj taki panel, no to być może, że to było takie przewrotne pytanie, no bo ja jakby, tak jak powiedziałem, nie widzę żadnego zagrożenia, a wręcz przeciwnie, to jest największa wolność, ona nigdy nie będzie idealna, to z kolei powiedział Wiktor Świetlik i bardzo słusznie, że ta wolność słowa zawsze będzie zagrożona, bo wolność słowa jest jako taka ideałem i ona zawsze będzie w tym sensie zagrożona i zawsze będziemy dążyć do tego, żeby była jak najmniej zagrożona, ale dzisiaj, w 2018 roku, uważam, że
ta wolność słowa jest na najwyższym poziomie po 1989 roku i to wynika z tego, że tak naprawdę nikt nikomu dzisiaj niczego nie zabrania. My naprawdę możemy pracować też z punktu widzenia dziennikarzy w takich mediach, w których chcemy pracować i wyrażać swoje własne poglądy, jeśli oczywiście chcemy, bo ja jestem z tej starej szkoły dziennikarskiej i uważam, że każdy dziennikarz swoje poglądy polityczne przed wejściem do redakcji powinien schować sobie gdzieś tam głęboko w buty albo gdzieś indziej i pracować profesjonalnie, czyli każdy materiał dziennikarski powinien być odizolowany kompletnie od poglądów autora, który go przygotował, bo tak mnie uczono dawniej i tej zasadzie zawsze podobałem i będę podobał. Ale państwo też mówiliście o zagrożeniach dla współczesnych mediów, w tym przede wszystkim o tych zagrożeniach ekonomicznych. Tak, no to jest jakby, no z tym się borykają wszystkie media na całym świecie. I ja trochę też jakby podkreślałem walor tego, co się dzieje dzisiaj w Polsce, że my możemy sobie podyskutować o tym, czy materiał reklamowy ma być oznaczony jako sponsorowany, czy niesponsorowany i tak dalej, i tak dalej. Tak, no bo jakaś firma zapłaciła i my musimy to oznaczyć. W mediach zachodnich, na zachodzie, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Niemczech, w ogóle się tego nie robi. Te materiały są brutalnie sprzedawane i tam reklamodawcy wchodzą z kopytami do mediów i ponieważ płacą, to też wymagają i to nie jest żadna tajemnica. My dzisiaj mamy ten komfort w Polsce, że jeszcze, szczególnie w tych mediach polskich, możemy sobie pozwolić na to, żeby z takim reklamodawcą co najmniej podyskutować na temat tego, czy to, że on płaci, to uprawnia go również do tego, żebyśmy jako media podawali każdą informację, którą on nam pokaże. A już szczególnie, a w mediach publicznych w ogóle nie ma takiego obciążenia. To sobie trzeba powiedzieć wprost. Ani w Polskim Radiu, ani w Telewizji Polskiej, czy w Polskiej Agencji Prasowej nie żyjemy pod taką presją. Nie musimy się sugerować presją reklamodawcy. Panie prezesie, a czy taka dyskusja była potrzebna, zwłaszcza słuchając płomiennego wystąpienia pana Bernarda Margerit, który mówił o tych atakach mediów zachodnich i nie tylko zresztą mediów, bo i władz na obecne polskie władze, mówiąc, że to wstyd i hańba. Takie dyskusje są nawet nie tyle potrzebne, co konieczne. Takich dyskusji, takich paneli dyskusyjnych, takich wydarzeń jak to zorganizowane wczoraj i dziś powinno być jak najwięcej. Jak najwięcej dziennikarzy z zagranicy powinno przyjeżdżać do Polski i patrzeć na tą Polskę, oglądać ją własnymi oczami, czytać media polskie. Oczywiście no, ci, którzy nie znają języka polskiego, są w dużo trudniejszej sytuacji od tych, którzy znają na sali. Byli dziennikarze zagraniczni, którzy mówią po polsku, korespondenci, przedstawiciele innych mediów, ale takich wydarzeń jak najwięcej, jak najczęściej, dlatego że ten obraz Polski za granicą jest bardzo zaburzony. Paradoksem jest to, że przez kilkadziesiąt lat po 1989 roku w Polsce nie wykształcono, ja nie wiem dlaczego, być może celowo, ale nie wykształcono mediów anglojęzycznych opowiadających o Polsce. Dzisiaj to robimy. Dzisiaj w Polskiej Agencji Prasowej powstał serwis anglojęzyczny The First News, który opowiada o Polsce na zewnątrz. I tam informacje polityczne oczywiście są, bo mówimy o rządzie, o tym, co robi pan prezydent, pan premier, poszczególni ministrowie, ale w dużej mierze opowiadamy o tym, co się w Polsce dzieje, o tej ciekawej Polsce, interesującej. Fajnie. Tego przez kilkadziesiąt lat po 1989 roku nie było. I mamy bardzo dużo do nadrobienia. Myślę, że to nadrabiamy, a to też jest tak powstawania takich mediów, bo to nie tylko fakt telewizji polskiej. Powstało takie medium, słyszę, że inne media komercyjne też pracują nad takimi przedsięwzięciami. I to jest dowód na to, że mamy wolność mediów, że mamy wolność słowa, że można takie rzeczy robić, nikt nikomu niczego nie zabrania. I warto o tym rozmawiać, warto to mówić, warto to komunikować również i przede wszystkim za granicą i tym ludziom, którzy tak naprawdę wiedzą o tym, co się dzieje w Polsce z mediów z jednej strony, gdzie tam sceny polityczne. Prezes Polskiej Agencji Prasowej Wojciech Enturna rozmawiała Dorota Kieślowska. U nas już za chwilę informacje dnia oraz prognoza pogody, a po nich drugi wieczorny magazyn Północ-Południe, w którym podsumujesz najważniejsze wydarzenia dlatego, że z rodziną nie zawsze można o wszystkich tematach na ten temat. Polskie Radio 24 zbliża się 23. Są na tej samej drodze. Śmiało. Także zachęcam do korzystania z kolejnych spotkań małżeńskich, spotkania małżeńskie. Biało-Czerwoni wygrali z Litwą 4-0 w towarzyskim spotkaniu na Stadionie Narodowym w Warszawie. 4 600 000 dzieci otrzyma 300 zł wyprawki przed rozpoczęciem roku szkolnego. Rząd zaprezentował program Dobry Start. Instytut Polski w Mińsku zainaugurował obchody 200. rocznicy urodzin Stanisława Mniszki. Paweł Zieliński, zapraszam. Plan był konkretny i został wykonany teraz. Skupiamy się na
Mundialu. Tak mówił o dzisiejszym spotkaniu Adam Nawalka. Selekcjoner polskiej reprezentacji jest zadowolony z przegranego meczu towarzyskiego z Litwą, ale ma nadzieję, że forma polskich piłkarzy na Mundialu będzie jeszcze lepsza. Tutaj mu były bramkarz biało-czerwony Jan Tomaszewski. Panowaliśmy przez całe 90 minut. Dwie sytuacje, które były przeciwko nam, to były wytworem nieporozumienia między Polkami a naszymi bramkarzami. Polska reprezentacja wygrała na Narodowym w Warszawie z Litwą 4-0. Bramki strzelili dwie, Robert Lewandowski i po jednej Dawid Kornacki i Jakub Błaszczykowski. Spotkanie było ostatnim sprawdzianem polskich piłkarzy przed Mistrzostwami Świata w Rosji. Polacy rozegrają pierwszy mecz z reprezentacją Senegalu 19 czerwca na stadionie w Moskwie. Prezydent Andrzej Duda ogłosił wstępny kształt pytań, jakie mogą pojawić się w referendum konsultacyjnym w sprawie zmian w konstytucji. Pytania zaproponowane po szerokich konsultacjach z zespołem roboczym dotyczą m.in. wzmacniania roli prezydenta, obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej i NATO, ochrony rodziny, pracy i polskiego rolnictwa, a także obowiązku rozpisania referendum w sprawach istotnych dla państwa, jeśli będzie o to wnioskować co najmniej 1 milion obywateli. Andrzej Duda, otwierając posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju, zaznaczył, że wtedy na temat zmian w konstytucji wypowiedzieli się obywatele. Dodał, że obowiązująca ustawa zasadnicza ma już ponad 20 lat. Nawet w Konstytucji 3 maja zapisano, że co 25 lat trzeba dokonywać pewnej refleksji nad konstytucją, nad tym, czy jej postanowienia dobrze funkcjonują, czy można je poprawić. Jeżeli tak, to jak? I sądzę, że taką samą dyskusję warto odbyć w tej chwili. Prezydent zwrócił też uwagę na to, że obowiązująca konstytucja została uchwalona przed wejściem Polski w międzynarodowe struktury i sojusze. Myślę tutaj o Sojuszu Północnoatlantyckim, myślę tutaj o Unii Europejskiej, o tym, co Polacy przynajmniej dziś tak niezwykle cenią, a o czym konstytucja z 1997 roku w ogóle nie mówi. Andrzej Duda wniosek o rozpisanie referendum konsultacyjnego złożył do Senatu najwcześniej po 20 lipca. Prezydent chce, by referendum odbyło się 10 i 11 listopada tego roku. Przemysław Lis, Polskie Radio. Z dobrego startu mogą skorzystać 4 600 000 dzieci, przekonuje minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. Program przewiduje, że każde dziecko rozpoczynające rok szkolny otrzyma 300 zł niezależnie od dochodu rodziców. Szczegóły przedstawiła na konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim i minister edukacji Anną Zalewską. Kto może otrzymać doświadczenie, a więc uczniowie rozpoczynający swój rok szkolny do czasu ukończenia 20 roku życia bądź do 24 roku życia, jeżeli to są osoby niepełnosprawne. Wnioski o świadczenie będzie można składać drogą elektroniczną od 1 lipca, w sposób tradycyjny od 1 sierpnia. Termin składania wniosków upływa 1 listopada. W Ministerstwie Sprawiedliwości zaprezentowano dziś nowe urządzenie do dozoru elektronicznego. Będą używane od 30 września. Nowy system ma chronić ofiary przestępstw i umożliwiać precyzyjne monitorowanie groźnych sprawców. Generał Paweł Nasiłowski, dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej, wyjaśnił, że urządzenie jest wyposażone w funkcję obsługi dwóch stref bezpieczeństwa. Kiedy sprawca i gdy sprawy się zbliży, zostanie poinformowany, że wszedł w strefę, żeby miał świadomość, że przekroczył strefę, do której wejść nie może. Osoba zwolniona będzie otrzymywała komunikaty na swoje urządzenie. I na przykład jeśli czuje się bardzo zagrożona i nie może rozmawiać, bo się obawia, że sprawca ją widzi i że może na nią napaść, dokonuje przycisku, jest funkcja pani. I my natychmiast wiemy, gdzie ta pani się znajduje. Dlatego możemy podać tą pozycję do szybkiej interwencji patroli policji, aby tą osobę uratować. Karę w systemie dozoru elektronicznego odbywa obecnie 5100 osób. W miejscu zainaugurowano obchody przypadającej w przyszłym roku 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. W sali kameralnej Teatru Wielkiego Opery i Baletu Białorusi odbył się koncert, na który złożyły się pieśni ze śpiewnika domowego kompozytora. Spotkanie dla koneserów muzyki zorganizował Instytut Polski w Mińsku. Pieśni wykonywali artyści zespołu Wysoki i Muzyki. Kierownik artystyczny grupy Aleksiej Frałow powiedział Polskiemu Radiu, że o wadze koncertu świadczy fakt, iż odbył się w Teatrze Wielkim Opery. Jest to symboliczne, dlatego że Moniuszko znamy przede wszystkim jak klasyk opery, tutaj polski i pożądał się też. Bardzo ważna postać, bardzo ważny czas. Aleksiej Frałow zwrócił uwagę, że w Śmiłowiczach, niedaleko stolicy Białorusi, Mińska, znajduje się pałac rodziny Moniuszki. Jest bardzo złym stanie. Jeśli nie zostanie szybko wyremontowany, to dodał Aleksiej Frałow, możemy stracić najważniejszy zabytek, który pamięta Stanisława Moniuszkę. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk.
musimy chyba... Czas na to, że pogodzie noc będzie pogodna z niewielkim tylko zachmurzeniem. Na Podkarpaciu będzie padało i tam też może zaćmieć. Temperatura od 10 stopni w Suwałkach, 13 po Warszawie, do 15 w Rzeszowie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Jutro natomiast będzie pogodnie w centrum i na wschodzie. W pozostałych regionach deszcz, a na Podkarpaciu możliwe burze z gradem. Na termometrach zobaczymy od 21 stopni w Toruniu do 25 w Rzeszowie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Jak pan sobie doskonale zdaje sprawę, odpowiedzieć z jakąś kompetencją na pytanie, no, ponieważ zupełnie nie wiemy, czego dotyczą problemy zdrowotne pana żony. Na jakiej podstawie była wydana taka inna diagnoza, ale rozumiem, że nawet gdybyśmy takiej informacji mieli, chociaż antena no nie jest do dyskutowania takich szczególnego wsparcia dla rodziny, czy jest pani to żaden z nas nie ma zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Odpowiedniej wiedzy, żeby bardzo szczegółowo to jest program, który ma pomóc rodzinom pewnością na przednówku szkolnym, jak to niektórzy nazywają, w kościele istnieją. Ja takie osoby zarówno w Krakowie, jak i nowego modelu relacji oraz podejmowania wspólnych działań na rzecz pokoju na Półwyspie Koreańskim. Z dotarciem do takich osób ja bardzo chętnie. Prezydent Andrzej Duda pomogę. Prawie pan szerszy komentarz, no to niestety już nawet w czasie tej audycji trochę nasłuchaliśmy się ginekologa, którzy niestety są technika. Którzy są w pewnym sensie medycznymi technikami, którzy nie leczą człowieka, biorąc pod uwagę jego poglądy, bo ja jako książki cały czas muszę mieć takie wrażenie, że jeżeli rozmawiam z tym człowiekiem, to się troszczę o niego. A także chodzi o całego człowieka, chodzi o jego psychikę, chodzi o jego życie wieczne, chodzi o jego wiarę. Natomiast jak często słyszę o tych rozmowach z ginekologiem, to mam do czynienia, że chodzi o tych, Narodowej Rady Rozwoju, którzy mają właśnie, że chcemy na temat zmian w konstytucji swoje zabawki techniczne, dodam, że obowiązująca ustawa wychodnicza ma już ponad 20 lat. Nawet w Konstytucji 3 maja zapisano, że co 25 lat trzeba dokonywać pewnej refleksji nad konstytucją, nad tym, czy jej postanowienia dobrze funkcjonują, czy można je poprawić, jeżeli tak, to jak. I sądzę, że taką samą dyskusję warto odbyć w tej chwili. Prezydent zwrócił też uwagę na to, że obowiązująca konstytucja została uchwalona przed wejściem Polski w międzynarodowe struktury i sojusze. Myślę tutaj o Sojuszu Północnoatlantyckim, myślę tutaj o Unii Europejskiej, o tym, co Polacy przynajmniej dziś tak niezwykle cenią, a o czym konstytucja z 1997 roku w ogóle nie mówi. Andrzej Duda wniosek o rozpisanie referendum konsultacyjnego do Senatu najwcześniej po 20 lipca. Prezydent chce, by referendum odbyło się 10 i 11 listopada tego roku. Przemysław Lis, Polskie Radio. A pytania przedstawił zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Muchan. Przykładowe pytania: czy jest pan pani za uchwaleniem nowej konstytucji lub zmianą obecnej konstytucji? Czy jest pan pani za wprowadzeniem do konstytucji obowiązku przeprowadzenia referendum w sprawie zmian w konstytucji? Nie mają szacunku. Czy jest pan pani za wprowadzeniem do konstytucji obowiązku przeprowadzenia referendum, jeśli obowiązuje się zatem milion obywateli? I czy jest pan pani za odwołaniem się w preambule konstytucji do 1000-letniego dziedzictwa chrześcijańskiego Polski i Europy? Wasza wiara będzie w pełni respektowana. Czy jest pani pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych, takich jak świadczenia 500+. Mówimy o konkretnej odpowiedzi na pytanie dotyczące wsparcia dla rodziny i w szczególności z tym wskazaniu, że ta sytuacja nie może ulegać pogorszeniu, nie mogą to być zmiany in minus, a takie świadczenia jak świadczenie 500+ są stałym elementem polskiego systemu prawnego. Kolejne pytanie wiąże się z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Czy jest pani pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej? Wiemy oczywiście, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej dzisiaj na grupie.
gruncie konstytucji z 1997 roku nie znajdziecie Państwo tam słowa europejski, nie znajdziecie Państwo tam sformułowania Unia Europejska. To jest pytanie do Polaków dotyczące możliwości zagwarantowania przez odpowiedni przepis konstytucyjny członkostwa, czyli pewnego wzmocnienia tego, że taka jest nasza deklaracja, taka jest nasza decyzja. Pytania w referendum konsultacyjnym, że są czytane listy obywatele mogli na nie odpowiedzieć poprzez wybór opcji tak lub nie. Czy czekają na słowa rządzące? Został zaprezentowany ich wstępny kształt i zapowiedział szerokie konsultacje związane z planowanym referendum. Północ, południe. Obawiam się, że w sprawie czytania listów będzie kłopotliwy. Rząd przedstawił szczegóły programu, że to nie jestem odpowiednią instancją, by się zwrócić do episkopatu. Natomiast pierwsza część pana wypowiedzi jest bardzo ważna. Rzeczywiście, coraz bardziej żyję w świecie, którego zasady rozmijają się z nami. Będzie wręczane wszystkim rodzinom, niezależnie od tego. To jest w tym momencie zdecydowana większość młodych mężczyzn, jak to niektórzy nazywają, niezależnie od innych programów, żeby świadczenie otrzymać opiekun dziecka, będzie musiał złożyć wniosek. Od 1 lipca można to zrobić przez internet lub system bankowy, a od 1 sierpnia drogą papierową. Ci, którzy złożą wniosek do końca wakacji, otrzymają pieniądze do 30 września. Ostateczny termin składania wniosków minie 30 listopada. Minister Edukacji Anna Zalewska przekonuje, że świadczenie pomoże dzieciom w nauce. Nauczyciele i dyrektorzy często narzekają na to, że dzieci nie mają odpowiednich narzędzi. Świadczenie do prezydenta otrzymało łącznie 3 400 000 zł. Karosówka, Polskie Radio. Kolejny przyszły rozwój. Potem rozpoczęła się kampania informacyjna o programie Dobry Start. Rozpowszechniono są ulotki. Odbyły się też spotkania z pracownikami Ministerstwa Edukacji. Szczegóły dotyczące świadczenia udostępnione zostały również na stronie MEN-y. Program Dobry Start będzie kosztował Państwu 1 400 000 000 zł rocznie. To są nowe zagrożenia, ma to dać, trzeba je wziąć pod uwagę. I sprawa, na którą również pan zwrócił uwagę, wie pan, Ministerstwie Sprawiedliwości zaproponowano nowe urządzenia, które będą od 30 września wykorzystywane w ramach systemu dozoru elektronicznego. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro tłumaczył na konferencji prasowej, że zarówno technologicznie, jak i prawnie nowy system znacznie przewyższa wszystkie tego typu rozwiązania stosowane obecnie. System pozwala nie tylko odbyć kary w warunkach pozbawienia wolności w systemie elektronicznym, ale też pozwala kontrolować sprawcy, który już odbył karę, wyszedł na wolność i może stworzyć zagrożenie dla osób, które obawiają się jego zachowania. Może też być stosowany to środek, na przykład związany z zakazem stadionowym i innymi tego rodzaju sytuacjami. Ta przechronność i bardzo wysoki poziom technologiczny wykonania gwarantuje, że na pewno ten system będzie podnosił bezpieczeństwo tych zwłaszcza najbardziej zagrożonych. Według Ministerstwa Sprawiedliwości karę w systemie dozoru elektronicznego odbywa obecnie 5100 osób. Dozorem elektronicznym od początku jego istnienia objęto ponad 73 tysiące skazanych. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Siedmiu czołowych polskich przewoźników autobusowych zawarło koalicję pod nazwą Polonez Partner. Narodowy przewoźnik liczy teraz 50 krajowych linii tworzących połączenia między 250 miejscowościami w Polsce. Na Powitany proponuje 10 tysięcy biletów, każdy od 50% taniej. Koalicję Polonez Partner tworzą Polonus, Żak Express, Neobus, PKS Elbląg, Albatros Bus, Konbus, Garden Express. Do koalicji przystąpić ma także PKS Szczecin. Jak mówił dyrektor zarządzający Polonusa, Piotr Pogonowski, nie o usługach przewoźników włączonych do koalicji skorzystają przede wszystkim stali pasażerowie, a także dzieci, studenci i seniorzy. Przygotowaliśmy program lojalnościowy Partner Plus, który będzie polegał na tym, że wartość transakcji zakupionego biletu będzie wracała w postaci 5% i będzie to obniżało cenę kolejnej transakcji. Dysponujemy też stałymi zniżkami dla dzieci do lat 13, 50% oraz 20% dla uczniów do lat 19, studentów oraz seniorów. Szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Łukasz Smułka, mówił, że koalicja jest korzystna także dla przewoźników. Narodowy przewoźnik autostradowy, jakim jest Polonus, wywiązał współpracę koalicji z polskimi przedsiębiorcami, czeka na pozostałych przedsiębiorców. Myślę, że to jest dobra współpraca dla rozwoju polskiego przedsiębiorcy. Myślę, że ta koalicja spowoduje, że pasażer będzie się czuł bezpiecznie, komfortowo i przewozy autokarowe będą coraz popularniejsze. Polonus Partner zainwestował w 7 nowych autokarów,
w których łączny koszt to około 8 milionów złotych. Cała oferta Polonus Partner jest dostępna na platformie polonuspartner.pl. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Adam Nawałka jest zadowolony z wygranego meczu towarzyskiego z Litwą, ale ma nadzieję, że forma polskich piłkarzy na mundialu w Rosji będzie jeszcze wyższa. Trener polskiej reprezentacji podkreślił, że w ostatnim czasie zawodnicy dużo pracowali nad wytrzymałością i szybkością. Plan motoryczny był konkretny i został wykonany, powiedział Adam Nawałka w TVP. Plany wykonane, natomiast teraz oczywiście czekamy ze spokojem już na otwarcie mistrzostw. Mam nadzieję, że dyspozycja będzie jeszcze lepsza, bo dzisiejsze spotkanie, tak, można być zadowolonym z niektórych fragmentów, natomiast wiadomo, że trzeba tonować nastroje, będziemy na mistrzostwach świata. No cóż, bardzo dziękuję za ten głos. Tak, to skomentuję. Otóż dzisiaj w czasie audycji telewizyjnej spotkanie było bardzo dobre dokumencie, które napisali polscy piszkolacy razem komentarz na dystrukcję akordacji papieża Franciszka Amoris Laetitia. W tym dokumencie jest mowa o tym, że w gruncie rzeczy Kościół powinien pomyśleć o całościowym programie wsparcia dla małżeństwa i rodziny. Innymi słowy, małżeństwo i rodzina w obecnym świecie, w którym jest tak wiele ataków na tą centralną,